Cześć. Na moim biurku w tej chwili znajduje się niemały bałagan. A to dlatego, że tematem dzisiejszego materiału jest, co potrzebuje początkujący projektant, elektronik, programista, żeby z powodzeniem zrealizował swoje własne projekty. Jest to zestaw kilku najważniejszych elementów, które uważam za stosowne, żeby taka osoba posiadała w swoim domowym arsenale. Oczywiście, nie wszystko naraz da się kupić i trzeba być świadomym, żeby kupować najpierw te najważniejsze rzeczy, a później te mniej ważne. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, a tymczasem zapraszam na materiał. Elementy, które będę starał się pokazywać, będę pokazywał w kolejności chronologicznej od najważniejszego do najmniej ważnego, aczkolwiek w moim mniemaniu wszystkie warto się zaopatrzyć. Zaczynamy od tak zwanego złotego graala, czyli miernika. Nie wyobrażam sobie pracy, czy to z elektroniką, czy z oprogramowaniem bez miernika. I to najlepiej troszkę lepszego niż najtańszego. Nie musisz na starcie kupować za kilkaset złotych miernika, ale też nie kupuj tego najtańszego, który jest na półce. Wybierz trochę droższy. Na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na to, czy posiada w sobie brzęczek. Ponieważ ten miernik będziesz używał w dwóch konfiguracjach. Albo pomiar napięcia, głównie, albo do sprawdzania przejść, czy dana ścieżka przewodzi, czy nie. I warto, żeby miał brzęczek. Inne rzeczy, które tutaj są, będziesz rzadziej korzystał, aczkolwiek jeżeli będziesz miał więcej funkcji, na pewno tobie nie zawadzi. Warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób jest ładowany miernik. W moim przypadku jest to bateria 9V, która się szybko zużywa, w przypadku akurat tego modelu. Kiedy zaczyna spadać napięcie, to są przekłamywania na pomiarze napięcia. Warto na to zwrócić uwagę i jeżeli możesz wybrać z ładowaniem na przykład przez USB taki miernik, to wybierz taką opcję. Na pewno będzie bardziej korzystna i wygodniejsza w użytkowaniu. Kolejne trzy ważne elementy stoją w moim przypadku obok siebie. Jest to zasilacz laboratoryjny, jest to stacja lutownicza i hot air, czyli też stacja lutownicza, ale na ciepłe powietrze. Omówmy teraz każdy z tych przypadków. Na co początkującej osobie jest zasilacz laboratoryjny? Kiedy ja zaczynałem swoją przygodę, wybrałem na początku zasilacz ATX z jakiegoś wymontowanego komputera, lecz on dostarczał tylko 3 poziomów napięć. Dodatkowo nie wiedziałem, jakie jest zużycie prądu i nie mogłem zabezpieczać swoich urządzeń przed zwarciem, ponieważ zasilacz ATX dysponował dosyć dużym prądem, więc łatwo było, żeby spalić urządzenie. Tego typu zasilacz można dowoli ustawiać pod względem napięcia i ma też ograniczenie prądowe. W przypadku tego zasilacza on może działać w zakresach napięć od 0 do 30 V, a w zakresie prądowym od 0 do 5 A. Jeżeli planujesz używać większych mocy, od razu najlepiej kup wersję z większym zapasem prądowym. Warto też, jeżeli planujesz budować swoje bencze testowe, czyli nic innego jak takie zestawy urządzeń do testów automatycznych, warto, żeby też ten zasilacz posiadał wyjście USB, wyjście COM. Dzięki temu, przy pomocy na przykład Pythona, o czym niebawem pojawi się materiał na kanale, będziesz mógł sterować takim zasilaczem i pisać swoje procedury testowe. Uważam, że to jest najważniejsza rzecz, ponieważ większość problemów początkujących elektroników i programistów leży po stronie zasilania. Więc warto wydać te 300 zł i kupić porządny zasilacz laboratoryjny, ponieważ on będzie służył na lata. To nie jest zakup na chwilę. Dobry zasilacz służy lata i nic jemu się nie dzieje. Oczywiście, jeżeli go umyślnie nie uszkodzimy. Kolejnym istotnym elementem jest porządna stacja lutownicza. Dlaczego nie polecam używać takich najprostszych lutownic do elektroniki? Nie możemy przede wszystkim sterować temperaturą, nie wiemy jaka jest temperatura.
a łatwo uszkodzić elementy, szczególnie te mocowane przy pomocy technologii SMD. Stacja lutownicza posiada regulację temperatury, wiemy dokładnie jaka jest w danym momencie temperatura, przez co łatwiej dostosować temperaturę do zadania, które musimy wykonać. Ponadto w takiej stacji możemy bezproblemowo wymieniać groty na cieńsze, grubsze, te fale itd., dzięki czemu ułatwiamy sobie pracę. I znowu, na początku to jest większy koszt, jeżeli zaczynamy swoją przygodę, ale on nam się bardzo szybko zwróci, dlatego że ułatwi nam pracę i zaoszczędzi nam pieniądze na uszkodzonych elementach, które byśmy zwykłą lutownicą zepsuli. W tandemie z tą stacją lutowniczą jest tak zwany hot air. Jest to nic innego jak stacja do wylutowywania i zalutowywania elementów przy pomocy ciepłego powietrza. W jaki sposób ona będzie ustawiana, nieważne. Czy to będzie ekran cyfrowy, czy po prostu, tak jak w moim przypadku, zwykła manetka temperatury i mocy nadmuchu. Natomiast sam fakt, że już masz taką stację lutowniczą na ciepłe powietrze, sprawi, że wszystkiego rodzaju przylutowywania i odlutowywania elementów SMD będą bajecznie proste. Oczywiście warto się zaopatrzyć w niezbędne pasty i chemię do tego, ale to już i tak bardzo dużo upraszcza i nawet takiego hot aira ja używam do zagrzewania termokurczek po to, żeby ich nie przepalić. Zastosowań dla tego typu rozwiązań jest bardzo dużo i warto takie urządzenie mieć. W tym momencie hot air się będzie wychładzał, więc będzie trochę szumił, ale co jeżeli nie masz i stacji lutowniczej i hot aira? Istnieje możliwość kupienia jednego urządzenia. I warto sobie przeliczyć dokładnie pieniądze, ponieważ może się okazać właśnie, że kupno jednego urządzenia będzie najbardziej korzystne. A na co zwrócić uwagę przy kupnie i stacji lutowniczej i hot aira? Na części zamienne. Te urządzenia się nie psują, a jak się psuje, to tylko grzałka. I warto zwrócić uwagę na to, czy jest dostęp do grzałek w Polsce. Ponieważ łatwo kupić w Polsce stację, a się może okazać, że trzeba grzałki kupować z Chin. Warto też zwrócić uwagę na dostępność grotów, bo te groty, no z czasem, jeżeli dużo się używa, trzeba będzie bardzo często wymieniać. Więc warto na to zwrócić uwagę, żeby nie wtopić pieniędzy i nie utrudnić sobie życia. Na początku materiału powiedziałem o mierniku, jako najważniejszym urządzeniu pomiarowym. Lecz nie wyobrażam sobie pracy, jeżeli tworzymy na przykład urządzenia typu embedded, bez dwóch pozostałych urządzeń. I tu zaczynają się schody, ponieważ nie ma górnej granicy cenowej dla tych urządzeń. Pierwszy z nich jest to analizator stanów. Najtańszy kosztuje około 40-50 zł. Jest to podróbka, trzeba powiedzieć otwarcie, ale działająca na oprogramowaniu oryginalnych analizatorów. Ten analizator posiada 8 kanałów logicznych, dzięki temu możemy szczytywać wartości logiczne 0 oraz 1. To jest bardzo dobre, kiedy testujemy sterowanie nóżek, czy mamy odpowiedni PWM, czy też nóżki wysyłające jakieś dane, interfejsy typu serial, typu CAN i tego typu rzeczy. Co jeżeli musimy spojrzeć na napięcia? Bo na przykład tworzymy przetwornicę napięcia. W tym przypadku albo możemy kupić stacjonarny duży oscyloskop, który najtańszy nie jest, bo co najmniej trzeba dać 1000-2000 zł, albo pójść trochę tańszą wersję, będąc świadomy pewnych wad tych urządzeń, czyli przystawki komputerowe. Na sam początek lepsza taka przystawka za 300 zł, która ma swoje wady, ma mniejszą dokładność, niż najtańszy oscyloskop. Dlaczego? Tego typu przystawka w połączeniu z oprogramowaniem na komputer sprawia, że praca nad próbkami jest bardzo prosta. Możemy myszką zaznaczać obszary pracy i dane, które chcemy widzieć. A co dostarcza nam takie urządzenie? Wartości średnie, wartości szczytowe, wartości peak to peak i wiele, wiele innych wartości, dzięki czemu analiza jest prosta. Dodatkowo to urządzenie pozwala na zapis danych wejściowych do pliku, dzięki czemu przy pomocy później innych oprogramowań bądź języka Python możemy sobie napisać odpowiednie skrypty do własnej analizy tych danych. Budując nowe urządzenia, robimy prototypy. A w jaki sposób się prototypuje? Są dwie możliwości.
Pierwsza z nich, stworzenie całego układu na płytce stykowej. Wówczas do tego celu potrzebujemy zestawu przewodów męsko-męskie, żeńsko-męskie oraz żeńsko-żeńskie oraz płytki prototypowej. Drugim natomiast sposobem jest wytrawianie wstępnie przygotowanych projektów i lutowanie przewodów na stałe. To rozwiązanie, mimo że jest trudniejsze i zajmuje więcej czasu, sprawia, że nie mamy żadnych wątpliwości co do styku elementów i mamy także zabezpieczone kwestie prądowe, ponieważ w przypadku tych przewodzików bywa tak, że on czasami gdzieś nie styka na tej płytce stykowej, szczególnie jeżeli mamy więcej tych elementów i nagle się może okazać, że nasz układ nie działa przez to, że jeden kabelek nie styka poprawnie. Kiedy budujesz większe układy, warto właśnie budować je w sposób lutowany. Więc jeżeli zdecydujesz się na drugą opcję, będziesz potrzebował przewodu oraz tego typu ściągaczy izolacji. Wbrew pozorom, jeżeli robimy jeden kabelek, dwa, to nie jest to problem. Ale z praktycznego punktu widzenia wiem, że niestety, ale wraz z czasem tych projektów coraz więcej robimy i nagle się okazuje, że tego typu urządzenie jest niezbędne. Rozkręcając swoją przygodę z elektroniką i programowaniem embedded, czyli Arduino, ESP, STM i tak dalej, nagle okazuje się, że potrzeba nam coraz większej, równej wielkości rezystorów. Niekoniecznie musi być tyle, ile tutaj mam, ale warto wyposażyć się w co najmniej 30 wartości, 40, tak żeby najlepiej zaspokoić swoje potrzeby. Oczywiście przed każdym projektem można kupić dany zestaw, ale mimo wszystko lepiej kupować zapasem. Kiedy coś lutujemy, składamy, nagle się okazuje, że brakuje nam trzeciej, czwartej i piątej ręki. Dlatego warto się wyposażyć w porządną rączkę trzecią, która nam ułatwi życie. Akurat tą dostałem od narzeczonej. Ona posiada lampę jedną z lupą, dużą lupą i jeszcze większą lupą, która nam oświetla miejsce pracy. Do tego posiada jeszcze drugą lupę z większym powiększeniem i dwie łapki, które ułatwiają nam pracę. Akurat ta lampa jest zasilana na akumulatorki, więc bezproblemowo mogę ją dowolne miejsce przemieszczać i ułatwia mi to życie. Będąc przy oświetleniu, warto sobie wyposażyć w tego typu statyw razem z dużą lampą, która ułatwi nam pracę. Tego typu lampa sprawia, że nasze oczy mniej się męczą podczas takiej pracy i łatwiej w razie czego analizować różnego rodzaju problemy. Dodatkowo w przypadku tej mojej lampy jest możliwość zamontowania telefonu, żeby na przykład nagrać proces rozkręcania i naprawy urządzenia. W tym materiale starałem się opisać najważniejsze rzeczy, które przydadzą się Tobie, czy to przy naprawach elektronicznych, czy w tworzeniu nowych urządzeń embedded. Również zyskają na tym osoby, które budują takiego typu urządzenia jak drony. Posiadanie urządzeń pomiarowych, takich jak miernik, analizator stanów, czy właśnie ten oscyloskop i dobrych narzędzi warsztatowych, takich jak stacja lutownicza, zasilacz oraz hotej, sprawia, że naprawa, edycja i tworzenie nowych urządzeń sprawia większą frajdę, dzięki temu, że rzadziej spotykają nas nieszczęśliwe wypadki. Użytkownicy dronów skorzystają najbardziej właśnie też na korzystaniu z tych kilku rzeczy. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, oczywiście przypominam o łapce w górze. Dla nowych widzów kliknijcie w dzwoneczek i w subskrypcję kanału. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.